Jak tylko śnieg stopnieje, a ziemia obeschnie, zaczynamy dbać o truskawki, usuwamy suche liście i wąsy, chore liście trzeba spalić, zimową ściółkę przekopujemy z ziemią na 10 cm w międzyrzędziach, a w rzędach spulchniamy glebę na 2-3 cm, wysadzone przez mróz krzaki dociskamy ziemią i przysypujemy korzenie wystające nad powierzchnię. Truskawki plewimy, ziemię wzruszamy, a w czasie kwitnienia plewimy ręcznie. Na jałowych ziemiach i słabo rosnące po pierwszym motyczkowaniu nawozimy od 1,1 do 0,2 kg nawozu azotowego na 10 metrów kwadratowych. Przed kwitnieniem ściółkujemy międzyrzędzia i ziemię między truskawkami długo pociętą słomą, igliwiem lub wiórami. Nie poleca się siana, ponieważ mniej chroni przed gniciem. Ściółka chroni owoce przed błotem, ułatwia ich wysychanie po deszczu, ogranicza rozwój chwastów, utrzymuje w ziemi ciepło, ogranicza parowanie, utrzymuje odpowiednią wilgotność gleby. Przed ściółkowaniem usuwamy chwasty i rozłogi. Truskawki podlewamy, nasączając glebę na 20 cm. Owoce zbieramy rano, zbieramy dojrzałe, ale nie przejrzałe, jędrne, wtedy gdy obeschną z rosy, ale zanim nagrzeją się od słońca. Spleśniałe i nadgryzione przez ślimaki i ptaki zbieramy do osobnego koszyka i głęboko zakopujemy. Jeśli damy je na kompost, to zarażą go pleśnią i bakteriami. Po zbiorach wygrabiamy ściółkę z międzyrzędzi, zbieramy z ziemi i roślin porażone i uszkodzone owoce. Potem mamy czas najpóźniej 2-3 tygodnie po zakończeniu zbiorów. Przycinamy krzaczki ostrym nożem na 5 do 7 cm nad ziemią. Przycinamy liście 2-3-letnie. Niższe cięcie uszkadza pąki wzrostu, które są w przynasadowej części liści. Ścięte liście grabimy, poleca się je palić. Już we wrześniu wyjdą nowe, zdrowe liście. Zabieg zapobiega tworzeniu rozłogów, sprzyja zawiązywaniu się kwiatów, zwiększa plony. Jednorocznych liści nie usuwamy. Jeśli nie usuwamy liści, musimy usuwać rozłogi, czyli wąsy. Obcinamy je ostrym nożem u nasady, nie szarpiemy, nie nadrywamy korzeni, dlatego nie rwiemy ich ręcznie. Nowe sadzonki osłabiają rośliny mateczne. Plewimy zagon, szczególnie wyrywamy pesz, spulchniamy ziemię na 2-3 cm. Głębsze wzruszenie gleby przesuszy ziemię. Delikatnie plewimy wokół roślinek, by nie uszkodzić korzeni. Następne plewienie przeprowadzamy w październiku. To było plewienie po zbiorach, a potem drugi raz w październiku. W drugim roku owocowania, gdy ziemia była dobrze nawożona i przygotowana, to wtedy nie trzeba nawozić pogłównie. Kiedy jest słabo była nawieziona albo gleba jest słaba i mniejsza jest wegetacja oraz starsze plantacje nawozimy nawozami mineralnymi. Robimy to po zbiorze owoców, wyplewieniu, przycięciu, usunięciu wąsów. Dawka nawozu wieloskładnikowego jest podana na opakowaniu, a można dać 300 g azotowego nawozu na 10 metrów kwadratowych, od 200 do 400 gramów fosforowego na 10 metrów kwadratowych, 200 gramów potasowego na 10 metrów kwadratowych i trzeba te nawozy płytko wdziabać. Nawozimy, gdy liście są suche. Nie może paść nawóz na liście. Azot pobudza rozwój liści i rozłogów, a osłabia kwitnienie i plonu. Nadmiar azotu powoduje, że owoce są wodniste i podatne na pleśni.
W czasie suszy podlewamy jednorazowo, nasączając glebę na 25 cm. Skąpe podlewanie zwilży tylko powierzchnię gleby. Jak pojawi się roztocze wysysające liście, wtedy liście żółkną, schną, kosimy je i pryskamy 0,2% triodanem. Roztocze może zniszczyć całe rośliny. Kędzierzawość i plamistość liści powodują wirusy. Usuwamy wtedy chore rośliny z bryłą ziemi, bo nie ma na nie lekarstwa. Przed zimą, po płytkim przemarznięciu ziemi, międzyrzędzia i rzędy przykrywamy słomiastym obornikiem, niecałkiem rozłożonym kompostem. I to chroni przed zamarzaniem i wysychaniem truskawek. Duże, dorodne truskawki można wykorzystać do nasadzeń. Nie kosimy wtedy liści, nie usuwamy rozłogów, ziemię wokół spulchniamy. I teraz nawozimy dobrze rozłożonym kompostem. Podlewamy według potrzeby. Gdy sadzonki mają własne liście i korzenie, odcinamy je. Po 10 dniach mamy rozsadę. Przed wykopaniem z ziemi mocno podlewamy, przesadzamy z bryłą ziemi. Na zimę truskawki i poziomki ściółkujemy słomiastym nawozem, krótko pociętą słomą, torfem i tak przykrywamy glebę wokół krzaczków i w międzyrzędziach. Roślin nie przykrywamy. Dziękuję, miłego dnia.